wszystkich chłopaków z Czarnego. Wszystkich ich pozdrawiam, bo chłopaki z Czarnego są zajebiści, są high life. W chuj ci powiem. I teraz chciałbym zastawić telefon. Czemu ten pan nie ma zębów? Zastawił chyba. No, dlatego mówię, pozdrawiam wszystkich chłopaków ze Szczecinka i z Czarnego, ale klawiszy jebał pies wszystkich do dupy. Ej, to w Szczecinku siedziałeś, a potem w Czarnym. Tak, a potem w Czarnym. Ty, i takich ludzi bronią potem ci ludzie w tych pseudowalkach freak fightowych, mówiąc, że anty 60 i tak dalej, to takich ludzi bronią? Też praktycznie nówka funkcjonalnie używana. Taką wagę kuchenną to... Nie, to jest taka jakby tacka elektroniczna. No nie wiem, no to weź Kasia przynieś. No, ale jak używana to nie ma sensu, ale naprawdę. Naprawdę nie jest używana. Nie używałem. Używałem tylko raz, dwa, no. Ale nie jest, no nie jest zapakowana. No właśnie, no. Ale no... O, ktoś z więzienia wyszedł, może zobaczmy to. Tylko się będę bał mówić prawdy, żeby nie dojadą, ale trudno. Prawda się obroni, tak? Jak... To jest lepsze, nie to... Go weźniesz, to go weźniesz, jak nie to nie. Co to od razu muszę pozdrowić wszystkich chłopaków z Czarnego, z więzienia mojego. Tam chcesz pozdrowić? Chłopaków z Czarnego, z więzienia mojego. Tam skąd wyszłem. A ty w więzieniu byłeś? No a gdzie miałem być? Ile czasu? Teraz? Ej, on był w jakimś odcinku, chyba. A nie, my go na TikTokach widzieliśmy, znaczy na tych, na shortsach. 8 miechów. Co to jest, nie? Luzik. W ogóle, wiesz co to jest? Ty, to jest k***a do czyszczenia prania, czy to jest? Taka maszynka, nie? No. Do ciuchów, jak są takie... A gdzie miałem no, być? Parfocu, nie? Klasyczek. Ja zawsze śmiałem się z tego. No. Że to jest... No ja wiem, do czyszczenia tych ciuchów, nie? A czapeczkę sobie zrobiłem teraz i nie mam nic. A miałem pełno białych farfocli. I o wszystko. No normalnie tego. Ale co teraz z tym fantem niby? No że... czy wiedziałeś o tej maszynce? No. Ale robiłeś tym kiedyś coś? No. To nieważne. Bo ja zawsze myślałem, że to nic nie robi tak naprawdę, że to jest ściema. Robi. No robi, zobacz. Robi robotę, robi. On nawet nie wie co to jest, on to pierwszy raz dupę na oczy idzie. No i pięknie. Dobra. A co ty potrzebujesz? No co, no potrzebuję. Mów co potrzebujesz. No potrzebuję hajs. No i co ja mam zrobić? Cel, dobra, daj 50, będzie dobrze. Za ten telefon 5D? No. Nie, to ładowarka ty... Nie, on działa. To jest ładowarka typu C, nie? Typu C? Tak, jest rozładowany. A nie jest? No jak nie, on działa, nie sprawdzę, jest rozładowany. To jaka to jest ładowarka? Tu jest jeszcze ta od Sony Ericssona, taka wiesz, specjalistyczna. O kur... Sony? LG? Myślałem. O, może taka, to musi być. Ty, jakie to musi być w dupę stare. Nie masz takiej? W muzeum już nawet takiej ładowarki. Nie masz takiej? Nie mam. Skąd ja to mam mieć? Z moimi zdolnościami artystycznymi to nie będzie źle. Także tego nie sprzedamy. Nie ma szans. A włączy się w ogóle? Bo jest rozładowany, maksa. Nie działa, tylko jest rozładowany, no maksa. No, a czym go ładowałeś? Czym go ładowałeś? W ogóle go nie ładowałem, dostałem go. No to skąd wiesz, że działa? No bo mi kolega powiedział, że działa. Ciebie w dupę, no nie wytrzymam. Mój koleś powiedział, że działa. To nie przejdzie. Czemu nie przejdzie? To wziąć i... Czemu nie przejdzie? No to k***a zróbmy. Wiem, taki sam kupiłem go w Lombardzie jakoś 11 lat temu, 100-200 zł. K***a, jakieś nie wiem. Czekaj. Daj mi tą k***a maszynkę dzwoni. Albo... Prezes dzwoni. Halo, prezes. Tak, mam, jesteś na wizji właśnie. Na żywo. Haj, daj! Komu, Michu? Gdzie? Co? No. A jo, ro, ro, ro! No, wyszedł już. Niestety. Teramów. Teramów. No, taran. Jak tam było na wakacjach? No fajnie było, nie było źle. Ja za co on nie mógł było siedzieć źle, ten było typ? Było k***ście ci, powiem w chuj. Kurwa, no luzik powiem ci. Co ci mam więcej powiedzieć? Tak. Co chcesz wiedzieć więcej, powiesz. Ta niewinność. Nie, masz jakieś fajne historie do opowiedzenia? No pewnie, że mam. Mam takie historie do opowiedzenia. Za N-worda?
to dobrze poszedł siedzieć. Takie rzeczy powinny się karać dożywociem. Powiedzenia, że... Słyszysz, mam takie historie do opowiedzenia, że... Pozdrawiam wszystkich klawiszów ze Szczecinka. Przede wszystkim pana Tygrysa. Co mu chuj zwisa. I jeszcze jednego pana białego ze Szczecinka i chłopaków z Czarnego. Wszystkich chłopaków z Czarnego, wszystkich ich pozdrawiam, bo chłopaki z Czarnego są zajebiści, są high life. W chuj ci powiem. I teraz chciałbym zastawić telefon. Czyli spoko miałeś ziom. Czyli jest luz. Czemu jest ten ludzik? Pan nie ma zębów? Jest ludzik. Zastawił chyba. No. I powiem ci, że w Czarnym zajebiście się siedziało, bo nigdy w życiu nie siedziałem w Czarnym, ale w Czarnym się zajebiście siedziało. Chłopaki w porządku, mieszane cele, klawisze spełnione, wiadomo o co chodzi. No, dlatego mówię, pozdrawiam wszystkich chłopaków ze Szczecinka i z Czarnego, ale klawiszy jebał pies wszystkich do dupy. Ej, to w Szczecinku siedziałeś, a potem w Czarnym. Tak, a potem w Czarnym. Ty i takich ludzi bronią potem ci ludzie w tych pseudowalkach freak fightowych, mówiąc, że anty 60 i tak dalej, to takich ludzi bronią? No i git. To by się podoba. A czemu cię przenieśli? Jak? Czemu cię przenieśli? Bo stwierdzili, że Szczecinek to za miękkie więzienie dla mnie. Gruba ryba jesteś. No, ja musiałem siedzieć czarne, tak, a czarne z tym? Więzienie to jest przejebane, ale pod względem tak. Kurwa, klawisze, nie? Klawisze są z**ani na mózg. A co tam w ogóle, majster, chciałeś? A pogadać, ale jak masz te rana, to nie będę przeszkadzał. No dobra, okej. Okay. No, trzymajcie się, hej. Siema. Musiał siedzieć z gitami? Ja wiem, że nie pieli. No to po co tego przyniosłeś? Głupka z ciebie nie będę robił, kurwa. A za co ty w ogóle siedziałeś? A pobić. Za pobicie? Jak za pobicie? Pobicie i groźby karalne. Sąsiady. 8 miesięcy za pobicie. No. Plus 5, które mi dołożyli za kradzież, ale to spadło, bo 2000. A za kradzież jeszcze to jest? Tak, ja, ale ten, 2000 kurwa, złodziei powypuszczali, bo co kradli po sklepach, nie? To 800 zł. No, no to kurwa powypuszczali, nie? Wszystko spadło, nie? No, więc tak to... To teraz jesteś czysty, czy jak? Teraz już czyściutki jestem, jak? Kurwa mąż na gacia. Co to za reflektor? Jezus Maria, nie no, to się w dupę. Ale genik taki budowlany, remontowy. No ten znowu, ty. Ruben? Słuchaj, bo on się może rozsunąć tam, bo jest tak... No tam gdzie nie jest skręcony, wiesz, to opuszczasz ten jakby... No zresztą wiesz jak to zrobić, tam musisz tylko go... Przyzwyczaj się, bo tak skończysz. Skręcić, żeby się tak nie rozjechał. Skończyć? No i tam przykręcić. To robię już za mną w Polsce, nie? Mam też nic zrobić. No sprzedać. Dlaczego? No bo kurde, potrzebuję pieniędzy, no nie potrzebuję go ogólnie. Ja tam w sumie go też tylko chyba raz używałem, bo do malowania, także widzisz, no praktycznie to jest znówka funkiel. Jest ani nawet nie widzisz, nie jest sprzęt znalazł. Jakieś tam zaprawy czy od czegoś. Mhm. O, moje oczy. Nie no, bo on daje, nie? On to jest ktoś grę kończył. A, ty chyba ja ślucik, ale... No, ale to jest pełna regulacja, nie? Do góry, na dół, tam wiesz. Możesz... Ale musiałbym popuścić, nie? Znaczy on się chyba niżej nie opuszcza, jak chcesz... W ten sposób? Tak, w ten sposób, no. Albo jak niżej chcesz, to możesz go niżej na statywie opuścić, nie? No. Tak, Gulaso, dokładnie. No nie wiem, no ja tam patrzałem, kurde, to chyba 240 wyczaiłem, ale no coś koło stówki jakby się zakręciło, było okej. Okay. Ciężko stówę. No to chociaż coś koło. No bo 5 dyszek to by mało było trochę, bo... No dobry sprzęt to jest, nie? Ten Bremen Stuhl to nie... To jest taka już lekciejsza trochę, nie? No 5 dych mało, rzeczywiście. No. Ale 7. 7,5. Nie mam drobnych. To 8. Ja pierdzielę. Też nie mam. 0 drobnych nie masz. To ile? Masz tam 2-3 złote i wszystkie drobne zabieram. Nie. W ogóle nie masz żadnych drobnych? Ja potrzebuję. No masz, 7 dyszek możemy zrobić. O, tak no dobra, no to niech będzie to 7 dyszek, no już niech będę stratny. Aha, jeszcze mam tą wagę kuchenną. Też praktycznie nówka funkcjonalnie używana. Taką wagę kuchenną to... Nie, to jest taka jakby tacka elektroniczna. Taka kuchenna. No, do 5 kilo ona jest.
Używana czy nowa? No praktycznie jest nówka. Używanej wydaje mi się, że nie będzie sensu. No ogólnie nie ma. Te myślę, wagi, do... co on chce sprzedać, te dwie dychy w Lidlu kosztują i tak dalej w Kauflandzie. Po co? Boże, po co ktoś czegoś takiego by szukał w dupę w Lombardzie? Po co? 30 zł. No nie wiem, no to weź Kasia przynieść. No, ale jak używana to nie ma sensu. Ale naprawdę nie jest używana. Nie używałem. Ja używano, używałem tylko raz, dwa, no nie jest zapakowana. No właśnie, no. Ale no... To jeśli chodzi o wagę kuchenną, to mówię, naprawdę, bo to 39 zł kosztuje nowa. Jakaś. Dobra. Co ja ci zaużywano będę miał dać, no wiesz co chodzi? No. Na zdyszkę chodzi... Taniej kosztował. 5 zł. No naprawdę jest, no... no... To pokaż tą wagę, zobaczmy. No, no idź ty, gdzie masz kurczę? Jezus Maria. No trochę tam poluchia ci się po... Nowa. Nowa waj. No trochę tam poluchia ci się podbijały, ale... tam. No ja jej praktycznie nie używałem, no nawet ciasta nie jednego nie upiekłem. Dobra, to 8 tych zagrom, tak? Dobra, i zobacz, i jeszcze mam takiego, zobacz, klina do rozbijania drzewa. 65 zł kosztuje, jeszcze jest... Jeszcze z ceną. Z Leroya Merlina zapierdził godzinę temu. Nie no, co tu się w dupę dzieje? Leroy Merlin go poszukuje, dosłownie list gończy widziałem wczoraj. Żywy albo martwy. Z dwie dyszki chociaż za niego. Wiesz, do dużych tych, żeby rozbijać, nie? No to stówkę razem byś mi położył i jest okej. Okay. Za te trzy fanty. W sumie slasher ta. Gdyby nie był przypieprzony. No. 100 zł. No. No to co, no dobry biznes dla ciebie. Chyba tak, co? No jasne, no co się zarobisz, nie? No dobra, zrobię. No i pasuje. Ty sprzedał ten sprzedaż, no. Waga kuchenna. W sumie ta waga może mi się przyda. Bo ja tam mam tu na zapleczu, ale coś świruje czasami, wiesz? Ale ta będzie okej, okay, bo różnie z tymi wagami jest, one często no mówię ci, bo ja to jeszcze od Kamila wziąłem tam, wiesz, kiedyś na... Bo brałem od niego jakąś tam paletę, ale... Tak jakoś mi to poszło, że nie poszło i... To mi się jakieś tam fanciki pozostawały. Na własną rękę chciałeś zadziałać? No, ale tak wiesz, w sumie to tak mi taki kurde... Coś tutaj śmiesz. Wszystko w sprzędzie, nie szło z tego wyjść na... Normalnie i dałem sobie z tym spokój. Ciężko właśnie jest tutaj jak na przykład... Dalej to gówno. Posłuchaj, po pierwsze to dla ciebie. Po drugie, fajnie się to ogląda. Chcesz kupić paletę? No. Nikt ci nie witam Foe, witam serdecznie. No właśnie, o to chodzi. Wiesz, taki Kamil to jest kurde cwaniak, nie? No i teraz jakieś tam jeszcze jakieś tam fanciki mi się zostały na czarną godzinę, to wiesz, to pewnie tutaj jeszcze do ciebie nie to jest laścik. Kurde, trzeba pograć. 1000 plusy miały przyjść, a coś nie przychodzą i... Oho. Jakieś tam fanciki mi się zostały na czarną godzinę, to wiesz, to pewnie tutaj jeszcze do ciebie nieraz zawitam. Bo kurde, 1500 plusy miały przyjść, a coś nie przychodzą i trzeba jakoś mleko kupić, nie? Dobra, dzięki. Mleko. No to. Na razie, hej. Hey, where? Co tam żeś przytargał? Kompy. Dziwnym trafem zawsze rzeczy, które jakiegoś majstra zapieprzyli z budowy czy z wykończeniówki, cokolwiek. No coś tu śmierdzi, co? Co chcesz z tym zrobić? Zastawić. Na miesiąc. Było u nas już? To nie. A gdzieś było? Się tutaj u was nie, w szantu, w tych, w Strzelcach. Ile kasy potrzebujesz? Najmniej 4,5 stówy. To baterie nie są Boscha? Boszowskie. Takie zamienniki. A może. Chociaż. Może nie. Szuka mi się rozklekotała k***a dopiero od przyszłego tygodnia z powrotem na Niemiec. Co ci się... Zastawić zanim się na robocie skapną? To? Auto mi się rozklekotało. £400? £450. Sprawdźcie jak to cenowo wychodzi. Zastawiałem za 600.
U nas? No, w tamtym, w Strzelcach. Strzelce ci dali? No. Poniosła ich, co? Czy ja wiem? GS R 18. To 50 warte jest? No, 300 wyużywana. Z baterią, tak, byś miał Łukaszu, 150. No. Lekko susi. G D R 18 V myślnik 200. To chyba klucz. Zakrętarka będzie droższa, co? 5 stówek. To gdzieś wychodzi 250. No 4 stówy. 4 stówy mogę ci dać. Tak robimy? Tak. Za 600 tam zostawił, tu się nawet nie kłócił. Chciał 450 przed chwilą. Domyka się, tylko musiałbyś odkręcić. To. No. A żeś dokręcił. Jak? Mówię, a żeś dokręcił. Co? Że ci wypadł. Odkręciłem. No, to mówię, ale żeś dokręcił tego bita, tego że ci wypadł. Tego też trzeba? Możesz. Jak chcesz. To też nie będzie. Tak ładnie zamkniemy i będzie bezpiecznie. Specjalnie dokładałem tą piątkę, żeby nie latało wszystko. Co tu się w dupę dzieje? No bez baterii nic na pewno. Nie rozumiem, co widzę. No, nie potrzebał więcej? Do 450 ciął na auto. Jak mu nie potrzeba więcej? Od razu się zgodził na 400. Dobra. Pyk, na alko, pyk, nie na auto? Teraz tak. Powiedział na auto. Co? Jeszcze szanko da. Siemanko. No siema. To jest ósemka? No. O, ta też była w innym odcinku. 500 za niego dałam. Co to jest? Czekaj. A to jakieś pudełko? Co to jest za telefon? Siemanko. No siema. To jest ósemka? No. Ale co ty piszesz za emotkę? A to jakieś pudełko jest zastępcze. No, ale ma 100% kondycji. I jest zresetowany. 500 za niego dałaś? No. Kiedy? 2 miesiące temu. Mój był używany. 2012. A gdzie był kupiony? Ty. Znaczy. iPhone 8. Tak? To przecież. Ile to ma lat? Ile to ma lat? Ile to ma w dupę lat? Piętnaście? On tak praktycznie to rok w domu leżał, nie? U tamu znajomego, bo ja znajomego sprzedałam, potem go odkupiłam. 6 lat? I on rok tak w domu leżał. Ja mu szkiełko zdjęłam, bo szkiełko miał takie, wiesz, płoche. On rok w domu leżał, kupiła go przed chwilą. Co tu się w dupę dzieje? I jest zresetowany. 500 za niego dałaś? No. Kiedy? 2 miesiące temu. Mój go używał 2 miesiące. A gdzie był kupiony? Znaczy, on tak praktycznie to rok w domu leżał, nie? U tamu znajomego, bo ja znajomemu sprzedałam, potem go odkupiłam z powrotem od niego. I on rok tak w domu leżał. Ja mu szkiełko zdjęłam, bo szkiełko miał takie, wiesz, poharatane bardziej. 500 dałaś rok temu. Co? Nie no, teraz, nie? Teraz 500 zajmę. Czyli jemu sprzedałam za 500 i odkupiłam go z powrotem za 500. No. Coś kupił telefon za 500, żeby go trzymać w domu, nie wyjmować z pudełka? Nie no, coś tu śmierdzi. Ktoś od ręki dał babie 500 zł za telefon, żeby go trzymać w domu, żeby jej potem za rok sprzedać. Po prostu z bomby za tyle samo. I tyle. No i tyle. Mój ma inny teraz telefon, a dlatego tak chciałam 4,5 stówy, nie? 450? No. Od razu ci mówię, że to jest niemożliwe. Cześć, zobacz, a on zaraz powie, ile to chodzi. Na tym, na Allegro. No ale no, iPhone 8 to już... 4 pustówki to nie ma szans za 8 teraz. A bo te kondycja baterii 100% 100% ma. I pamięci? 64. 64. Tak jak masz na pudełku, nie? Nie wiem, co to jest, Miki. Kina trzeba. Bo reset był zrobiony, widzę. No ja robiłam reset, nie? No, no, no. Dobra. Bo tam jego dane wszystkie były bankowości, więc... Mhm. To akurat fakt, musiałam to zrobić, nie? A czemu chcesz go sprzedać w ogóle? No bo mój ma telefon nowy, ja mam tego jak... Po co mi on? Ale ogólnie tak wizualnie ładny widzę. No ładny jest, zadbany jest. No mówię ci, że on rok czasu w domu leżał u kolegi. 100% baterii? Tak. Nie była wymieniona? Nie. To był mój pierwszy iPhone. Ja wtedy sobie wziąłam tą 13, nie? Nie była nigdy wymieniana bateria w tym telefonie. Czekaj, po nic nie rozumiem. Tego jak...
Po co mi on? Co? Ale ogólnie tak wizualnie ładny widzę. No ładny jest, zadbany jest. No mówię ci, że on rok czasu w domu leżał u kolegi. 100% baterii? Tak. Nie była wymieniona? Nie. To był mój pierwszy iPhone. I ja wtedy sobie wzięłam tą 13, nie? To jemu sprzedałam, właśnie też go wystawiłam za 500. I ja mu go sprzedałam. I on tak rok go w domu leżał. Mówił, bo on będzie miał go do firmy, czy coś tam potrzebował, nie? Aha. I tak leżał w kartonie rok czasu, nie? A mojemu stukłam telefon, nie? I mówię do niego, ty... mówię do Kasi. Nie wiem, co się w dupę w tej historii dzieje. Nic nie rozumiem. Mówię, jak masz jeszcze tego iPhone'a, mówi, no leży w kartonie. Ale no to wytłumacz, to co się w dupę wydarzyło w tej historii, ja nic nie rozumiem. To nie używane, mówię, dobra, dawaj mi go, nie? I teraz do Lombardo. To jest takimi grubymi nićmi szyta ta historia, żeby wyszło, że telefon prawie od nowości nie był dotykany. Nikt nawet na niego nie chuchał, żeby jak najdrożej go sprzedać. I moja opinia. Witam, Jima. No może od Sporta chcą odkupić. Co nie? To byś miała 500 od nich. No bo na Allegro już można kupić za 400 zł, nie? No ale patrz, jakie Allegro, na, ale jak, jaka albo jest, widziałam na Allegro właśnie, nie? Albo jest do, na części, albo znaczy, kondycja baterii. No ja mówię już taki sprawny, nie? Albo że... kondycja baterii mają 89 albo 70, nie? Wczoraj no też patrzyłam właśnie na Allegro, po ile chodzą, nie? A mówię, że on jest jak nówka. W sumie on jest praktycznie nówka, tylko 2 miesiące był używany. W ogóle nie... Ty... jak to możliwe, że może być iPhone 8 w 2024 jak nówka? Przecież tego się kupić się na pewno od lat. Jak to może być jak nówka? Co on leżał 5 lat w skrzyni zakopany na jakiejś plaży i się go szukało mapą skarbów w dupę? Co tu się dzieje? Co oni kupili jako inwestycję ten telefon za 3000 czy tam no za 5, bo to iPhone, żeby go sprzedać potem za 500? Mistrzowie biznesu, tak? Po co go kupili, żeby go... Co tu się dzieje? Nic tu się w dupę nie dodaje. Dosłownie się tu nic nie dodaje w tej historii. Porusywano ani nic, nie? U kolegi leżał rok, ale iPhone 8 się na pewno rok temu nie dało kupić już nowego, przecież co ty gadasz? Tak, tu jest napisane, że baterie posiadają od 80 do 95, nie? Taki no. Przedział, ale to jest 399, no, a na przykład 450 sobie tutaj wejdziemy jakiegoś, 100% sprawny, bateria? Bateria 99. No, a ja mam 100. No ale to ten 1% to jest, to i tak samo działa, tego się nie odczuje, nie? Także, no... Jak tu są od 300 do 500 zł, no to... Ty, ale szczerze, ktoś się zna na tym Apple, ma ktoś iPhone'a? Da się używać tak stary już telefon, który ma 6-7 lat jeszcze? To w ogóle ma sens? W sensie, ja niedawno wymieniłem Samsunga, który miał 5 lat, no to już... I bateria była w gównianym stanie i się zacinał. Więc, a ten jest jeszcze starszy. No to nie wiem. Nie wiem. Sugerując się ceną z Allegro, to ja maksymalnie mógłbym ci dać 250. No nie. Ale że on jest ładny wizualnie i wiem, że za ile go sprzedam, no to mogę dać ci 300. 350. No takie 300, no bo ja sobie tutaj go za 400, może 450 sprzedam, nie? Żeby coś zarobić na tym. Tak to wygląda. Tym bardziej, że 8 można u nas już kupić na punkcie za 7, no 11 dobra. Można kupić za 700, nie? No. Masz kolegę, co od premier z niego korzysta, w którym on wyszedł? Dobra, za 300 ci mogę go wpuścić. 300 robimy? Za 300 zeszła. Takimi grubymi nićmi szyta była ta historia, że... No zobacz, ona jeszcze mówiła, że sprawdzała przed przyjściem tu na Allegro ceny, żeby jej nie naciął, tak? Że on jest warty 500 i koniec. Od razu do 300. Bo ona sama sobie zdaje sprawę, że grubszymi nićmi w dupę szyta ta historia niż ten pieprzony sweter, w którym przyszła, rozumiesz to? Taka naciągana w dupę historia, że to jest luj. No to jest niemożliwe, że cokolwiek w tej historii było prawdą, no w dupę. Dobra, 300. Szybko przejdę sobie te ustawienia i zobaczę tą baterię, czy na pewno jest 100. No mój mówił, że jest 100, bo patrzą, nie? Może to było rok temu? Nie, no teraz patrzą. Mówię ci, no on rok czasu w kartonie leżał. Bateria 100%, no. No. W ogóle patrzę, nawet nie jest porusowane nic, nie? Tu jakąś delikatną, tylko mało ma tam, ale... Bo ja mu przed chwilą ściągałam szkiełko, nie? Bo szkiełku wyglądał... Powiem ci, że szkiełko wyglądało trochę tragicznie, nie? Dlatego pościągałam. No, ja i tak bym tutaj też zdjął, nie? Żeby sprawdzić, no. To też bym czyli zdjął. Czyli w szkiełku wyglądał tragicznie, czyli to oznacza, że ostro z nim lecieli, tak? A ona mówi, że prawie nie był używany od praktycznie kupienia. Co się porysował? Czym?
dupę. Na Saharze był, jak była burza piaskowa i go otarł piasek? O co chodzi? Tak to technicznie wszystko działa. Dźwięki, mikrofony, tak. Ładowanie. Ładuję. Każdy kartę czyta, wszystko jest okej? Okay? Wszystko jest okej. Okay. Ja sobie tylko tak szybko włożę kartę. Mówię ci, że coś i to robimy ten... deal. No dobra, śmiga. Lodutkę ocenię, ocenię już herbata lodkę. To sprzedajemy. Sprzedajemy. Podpisz tam zaraz. Dobra. Dzięki. No, okay. No i koniec, no, ale już nie oglądamy. 21 jest cały dzień w dupę. Znaczy, nie, dobra, 2,5 godziny tylko oglądamy, to nie jest źle. Jakiś laś. Nie no, już nie, jutro się pogląda dalej. Twojej nuty nie oceniałem? Ciężkie reakcje. Kosierek z paciatych, gdy w próchno się już obracasz, a jesteś nadal dla nas. Męczennicka syzyfowa praca, gdy w komputer trzeba kliknąć. Aha. Prosimy cię, starczy z banu już tego jolka i wypuść Barabasza, Bonzeliusza, Moreliusza z banu jolka. O tak. Reaktorstwo to praca ciążąca. Co to? Ciężka, ale widza życie ratująca. Reaktor na szersze pika przycisk. Pamiętam jak to ze starym słuchałem w 93 roku, no. LSD braliśmy, czy się ten... piliśmy kola. Każde odświeżenie z nadzieją, że daj link. Nadal żyjesz. Ojej. Tak, nowelon. Ale wiemy, warto czekać. Fajna. Bo to wszystko naprawdę warte. Czekania na koniec ciągłego ślizgania. Reaktor na szczęście. Klika przycisk. Screen włączony i grać musi w gry. Męczennik prawdziwy. Nie ma czasu, nie ma chwili. Najtrudniejszy zawód, jaki sama prawda. Sama prawda. Nie ma czasu. Tekst równa się prawdą. Na ślizganie i kurzu zbieranie. Teraz ty nie będziesz znów linię pianę. Oby nie ściągaj łyżwy i palca wyciągaj. Żeby kliknąć w stream. Ruszające, tak. Będę grał? To. Męczennik prawdziwy. Uma czasu, nie ma chwili. Najtrudniejszy zawód, jakiśmy sobie wyobrazili. O, herbata, wszystko. Tyle, jaki make-up? Co jest w dupie? Opis, odbanuj mi kawę, dziadek. Słuchaj, co jest w dupie. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę